I oto Blackwater w moim akwarium. Nie, no żartuję, nie będzie Blackwater, chociaż przyznam się, że to są na pewno moje klimaty. Bardzo bym chciał takie akwarium, jednak wiem, że też bym bardzo tęsknił za tą walkę z tymi roślinkami, więc no, nie mogę sobie odpuścić tego helendra, bo bym się przy Blackwater mógł zanudzić. I z tego względu może kiedyś, ale na pewno nie teraz. A co ja tutaj wyprawiam? Po prostu wyrwałem wszystkie roślinki, jakie mam w tym zbiorniku i będę je przebierał. Będę wybierał takie najładniejsze szczyty, najładniejsze sadzonki i będę je z powrotem wsadzał do swojego akwarium oraz będę się starał pozbyć tej okropnej utrikularii gibby, która mnie strasznie denerwuje i wiem, że ciężko będzie mi z nią walczyć. Nawet jak teraz wyrwałem wszystko, jak przepatrzę, to nie wierzę, że mi się uda wszystko ładnie przebrać tak dokładnie, żeby już nie było jej w akwarium, no ale będę się starał, może akurat się uda. A tutaj macie już wszystkie roślinki, jakie wyciągnąłem ze swojego akwarium, jest tego troszkę. I co? I na przykład tak, Staurogyne repens jest bardzo, bardzo dużo. To ja wezmę z 5-10 sadzonek góra, sobie zostawię, a reszta pójdzie do kosza, bo jak widać, ta roślinka jest tak już mocno zbita, że po prostu słabo mi rośnie. I dlatego doszedłem do wniosku, że będę miał po mniej sadzonek z każdego rodzaju, ale po prostu będę chciał, żeby te roślinki były lepszej jakości. No bo wiadomo, jeśli będą miały więcej dostępu do światła, to ich jakość powinna być automatycznie lepsza. Miałem tą michę sałaty wywalić cichaczem, ale sobie myślę, jest fajna okazja popatrzeć na roślinki z bliższa. Jak widzicie, Staurogyne repens nawet nie jest w złym stanie, ale to ja mówię, ta roślinka lubi bardzo fosfor, lubi azot, u mnie tego nie brakuje, więc nie wygląda źle. Ale w tym gąszczu była mocno przycinana, zawsze tak od dołu, przycinana liść, jakie się zrobiło, taka ubita kępa. No, prawdę mówiąc, jakbym chciał, to tą kępą bym zasadził połowę swojego zbiornika. Blyksy, wyrzuciłem też kilka szczepek, tam niewiele. Rotala bonsai, podobna sytuacja jak ze Staurogyne repens. Przycinałem w połowie, ona się zagęszczała, więc jest też, może nie tak duże jak Staurogyne, ale również troszeczkę się tego uzbierało. Hidiotis salzmani, coś takiego, nie pamiętam jak to się to poprawnie wymawia. W każdym razie chwaścior, jakich mało. Ta roślinka uwielbia być przycinana. Odwdzięcza się ładnym wzrostem. Ale o, widzicie, Utricularia gibba miała w niej życie jak w Madrycie. Tak czy inaczej, system korzeniowy tej roślinki również jest bardzo okazały. I to na jałowym podłożu wszystko. Troszeczkę mi zostało Hydrokotyle Japan, Mikroanteum brosum, a takie resztki, takie brzydsze, właśnie ono takie żółtawe było, ale mi się wydaje, że to z tego względu, że po prostu miało za mało światła. Te inne roślinki, które obok niego rosły, były okazałe. Ono tutaj właśnie takie małe malistka, żółtawe delikatnie, więc dla mnie to jest ewidentny brak światła. Podobnie jak z Hottonią palustris, widzicie, jakie malutkie listka. Gdy ona ma dostatecznie dużo światła, po prostu jej liście są naprawdę o takiej wielkości, a tutaj jest 4-5 razy mniejsze niż powinno być. Z tego względu właśnie zrobiłem taką ostrą przycinkę, żeby te roślinki miały więcej dostępu do światła. Żadnych gatunków nie pozbywałem się z akwarium, po prostu zmniejszałem liczbę, jak na przykład tego Staurogyne repens była taka kępa, to odłożyłem sobie 10, wsadziłem do zbiornika, a reszta idzie do kosza. Ludwigia Super Mini Red, dla tych, co mówią, że
moje czerwone diody dają taki efekt, że po prostu ta roślinka jest czerwona w akwarium, a normalnie by była zielona. Proszę, moi drodzy hejtowicze, no tutaj sobie nie świecę swoją lampką na chińskich diodach, a z tą Rogenerepens jakoś jest no dość czerwone przy świetle słonecznym, więc pomyślcie czasami zanim skrytykujecie. Bacopa Peruliana, no ona jest bardzo fajna, ale również widać było, że jest w zaciemnionym miejscu posadzona, że w ogóle już teraz było strasznie, strasznie mało światła, straszny gąszcz był i wszystkie te roślinki mają bardzo, bardzo małe listka. Dlatego bacopy również zostawiłem z 5-6 sadzonek, reszta do kubła. Z erectusem się namęczyłem niemiłosiernie. Ta utricularia gibba to miała tutaj w nim fantastyczne życie. Fajnie się plątała w tych igiełkach. No, namęczyłem się, żeby tak to wszystko wyciągnąć. Niestety nie udało mi się całkiem jej pozbyć. Na pewno ona się odrodzi. No ale nic, będę walczył dalej. Tak czy inaczej, takiego erectusa to ja lubię. Tutaj jest Rotala Macreandra. Rotala, no, ona tak sobie mi idzie u mnie w akwarium, a obecnie, ale zbijam to KH, więc myślę, że będzie lepiej. Rotala jest roślinką o bardzo delikatnych listkach, w przeciwieństwie do bacopy. Bacopa jest twarda, a Macreandra taka delikatna, naprawdę czuć to w rękach, różnicę między tymi dwoma roślinkami. O, tutaj kolejny przykład małej ilości światła w zbiorniku, albo raczej zbyt wielkiego gąszczu. Lobelia cardinalis, zawsze gdy ma sporo światła, to w high-techu ma naprawdę śliczne, takie bogate, tłuste liście. Tutaj są zdrowe, ale malutkie. Żelaza nie brakuje, makro nie brakuje, CO2 nie brakuje, brakuje dostępu do światła. Tutaj jest pełzacz bagienny. Pełzacz bagienny jest kolejnym typem takiej roślinki, która ma twarde łodygi, twarde listka, naprawdę no, mocna jest to roślinka, nie taka delikatna jak Rotala Macreandra typ 4. Tamta większa kuzynka również jest bardzo, bardzo delikatna, o bardzo delikatnych listkach, łodygach. Ta typ 4 to już zupełnie, no jak bibułka ona jest. Bardzo delikatna, ale gdy ma sporo światła, niski KH, to bardzo fajnie rośnie. Tutaj Didek. Z Didkiem również się namęczyłem, podobnie jak z Erectusem. Tutaj również ta utricularia gibba była mocno wpleciona. Strasznie, strasznie dużo go wywaliłem, a to z tego względu, że po prostu ta utricularia jest wszędzie zamotana, zaplątana w nim, że szok po prostu. Straciłem kupę czasu, żeby to wszystko przebierać. Tutaj mamy Heteranterę. Heterantera jest prostą roślinką, bardzo o delikatnych listkach, ale szybko rosnąca. Naprawdę w ciągu tygodnia, jak wszystko w akwarium dobrze idzie, to trzeba ją nawet czasami, mówię, dwa razy w tygodniu przycinać, bo i tempo wzrostu jest naprawdę oszałamiające. Heterantery zostawiłem sobie też z 5 szczepek, z 5 sadzonek, reszta poszła do kubła. Tutaj Ludwigia Super Mini Red. Z Ludwigią Super Mini Red ostatnio mam sporo problemów, chociaż teraz po szczytach już tego nie widać, coś powoli zaczęło iść w tym akwarium, ale właśnie jak mamy za mało potasu, to Ludwigia Super Mini Red pierwsza reaguje tym, że popalone stożki wzrostu. Tutaj tylko zostało łodygi z aromatiki. Aromatiki miałem mało w tym akwarium i mało też zostało, tylko po prostu szczyty trochę przyciąłem, wydubałem utricularię gibbę i zostawiłem sobie wszystko w akwarium. A tutaj dalsza część Rotali Macreandry typ 4. I tyle, tutaj jakieś już paprochy zostały. Także przegląd roślinek, które idą do wyrzucenia, zakończony. A tak wygląda akwarium po niedzielnej rewolucji.
Jak widać, roślinek w akwarium nie brakuje, mimo że wywaliłem konkretną michę. Także no, widać było, że było tego sporo, sporo za dużo. Tymi wszystkimi roślinkami, które mam i które wywaliłem, naprawdę mógłbym obsadzić spokojnie zbiornik 500-litrowy i byłoby fajnie na start, więc to tylko pokazuje, jak to wszystko było tutaj zbite, że naprawdę tym roślinkom musiało brakować dostępu do światła. Teraz troszeczkę się bardziej postaram przyłożyć jeszcze do PPM-ów, do nawożenia i będę chciał wyciągnąć to, co najlepsze z tych roślinek. Tak, już to było swego czasu, więc zapraszam wszystkich na następne odcinki i sami się przekonacie, ja się przekonam, czy mi się udało. Trzymajcie się, cześć wszystkim.